Dzień dobry, Małgorzata Kozicz. Zapraszam na kolejny odcinek programu Wilno Łączy. Wiele rzeczy ma swoje dobre strony, ale najwięcej dobrych stron mają książki. Czy czytanie staje się znowu modne, a może już odeszło do lamusa? Czy można zarazić się miłością do książek? 5 książek miesięcznie to mało czy dużo? I gdzie szukać ciekawej literatury? Porozmawiamy dzisiaj o tym z naszymi bohaterkami, prawdziwymi molami książkowymi. Diana Armacka, autorka bloga poświęconego książkom. Czyta około 60 pozycji rocznie, po polsku, litewsku, angielsku i rosyjsku. Na blogu dzieli się swoją opinią na temat przeczytanych książek. Gra na gitarze i saksofonie, jako inspicjentka aktywnie udziela się w Polskim Teatrze Studio w Wilnie. Kocha góry, a kiedy z powodu pandemii nie może pojechać w ukochane miejsca, chętnie podróżuje za pośrednictwem książek. Monika Bogdziewicz-Haber, doktor filologii, tłumaczka, marketingowiec. Prowadzi badania etnolingwistyczne, w których opowiada m.in. o tym, jaki jest związek języka i kultury, jak sposoby postrzegania świata odzwierciedlają się w języku. Miłość do słowa łączy z miłością do muzyki. Jest członkinią kilku zespołów i chórów w Wilnie i Warszawie, gdzie obecnie mieszka. Namiętnie kupuje i czyta książki. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiecie, ja do tej pory pamiętam taki moment ze swojego dzieciństwa, kiedy trzymam książkę i widzę, że te litery, sylaby zaczynają się układać w słowa i rozumiem, że już sama będę mogła czytać. Czy wy macie jakieś takie wspomnienia z dzieciństwa związane z czytaniem, z książkami właśnie? Ja mam takie bardzo jedno trochę śmieszne wspomnienie, a mianowicie też dotyczy pierwszej książki, którą przeczytałam. Nazywała się Jednorożec, dotychczas mam tę małą książkę ze swoim zdjęciem wklejonym i też mi się dobrze kojarzy, bo właśnie czytając tę książkę nauczyłam się wymawiać R. Pamiętam, kiedy już tak czytałam w szkolne czasy, uwielbiałam Muminków i czytałam całą serię Muminków i pamiętam, było lato, gorące lato, masa dzieci na podwórku, a ja siedzę w domu i czytam te książki, więc lubiłam to zawsze chyba, ile pamiętam siebie. Jak sądzicie, czy ta miłość do książek właśnie w dzieciństwie się w nas rodzi, czy może w późniejszym wieku odwrotnie jest zabijana przez lektury szkolne, których wiele osób nie cierpi, czy też można i w dorosłym życiu zyskać tą sympatię do literatury? Nigdy nie byłam molem książkowym. Sytuacja zaczęła się zmieniać, kiedy zaczęłam pracować i kiedy zaczęłam pracować również w obszarze marketingu treści i w tłumaczeniach. Wtedy z jednej strony musiałam czytać po to, żeby te teksty były bogate, żeby były ciekawe, żebym po prostu mogła dobrze wykonać swój zawód. A z drugiej strony też czasem szukając jakichś przykładów, już nawet później prowadząc swoje badania, trafiałam naprawdę na bardzo interesujące pojedyncze zdania, które zmuszały sięgnąć do całej książki. Różnie to bywa, ale można jednak tę chęć, ten głód czytania, bo tak to kiedyś określiłam, nabyć zarówno w szkole, jak też później w wieku późniejszym. Z badań czytelnictwa wynika, że około 40% Polaków czyta jedną książkę rocznie, około 9% czyta 7 książek rocznie. Diano, ty w ciągu roku czytasz prawie 60 książek. Jak ci się to udaje? Czy stawiasz sobie to za cel? Jak znajdujesz czas na to? Każdy rok stawia sobie cel, ile chcę książek w tym roku przeczytać. I w tamtym roku udało mi się przeczytać ponad 55 książek, ale przyznam szczerze, to chyba był wpływ kwarantanny i samoizolacji w domu. Po prostu jest chęć, jest czas i się bierze i czyta. Moniko, jak to jest u ciebie? Czy planujesz, ile książek chciałabyś przeczytać? Po jakie pozycje chciałabyś sięgnąć w tym roku? Tak naprawdę chyba po raz pierwszy tylko w tym roku zrobiłam sobie takie postanowienie noworoczne, że każdego miesiąca chcę co najmniej jedną książkę taką z obszaru literatury pięknej przeczytać. Aczkolwiek w momencie, gdy pisałam rozprawę doktorską, czytałam bardzo dużo, ale była to literatura stricte naukowa. No właśnie, a czy nie jest trochę tak, że pojawia się taka chęć pobicia pewnego rekordu czy wypełnienia swojego celu, czy też jednak decydującym tutaj czynnikiem jest wartość tych książek, treść i to, po co rzeczywiście warto sięgnąć? Dla mnie osobiście jednak zależy na jakości tych stronic, aniżeli na ilości.
A ta liczba ustawiona na jakiś okres, na jakiś na przykład rok, to raczej jest motywacja dla siebie, żeby pamiętać, że się trzeba czytać, że nie zapominać o tej książce i po prostu brać ją do rąk. Diano, ty zaczęłaś niedawno prowadzić takiego bloga poświęconego czytaniu, gdzie zamieszczasz swoje osobiste recenzje książek, które czytasz w czterech językach nawet. Jak powstał u ciebie taki pomysł dzielenia się tym, co przeczytałaś? Pomysł to raczej już miałam tak od kilku miesięcy, ale znów, że kwarantanna pomogła ten czas odnaleźć. Tak czytam na czterech językach i dzielę się zazwyczaj w dwóch pod jednym wpisem. To jest język, na którym czytałam, i język angielski, taki międzynarodowy. Dzielę się tam książkami tylko tymi, które dla mnie jakoś były takie czymś ważne, czymś może poruszyły do głębi serca, czym się zapamiętały. Więc nie wpisuję o wszystkich książkach, a tylko tych no, najlepszych. Co moglibyście doradzić osobom, które chciałyby czytać więcej i myślą, że warto czytać więcej, ale jednak właśnie nie znajdują a to czasu, a to motywacji? Czy waszym zdaniem są jakieś takie sposoby, żeby jednak wyrobić w sobie ten nie tylko właśnie taką pasję czytania, ale też nawyk czytania? Moniko. Ja to się odniosę do tego, o czym mówiła już Diana. Właśnie czasem wyznaczanie sobie takiego celu służy rzeczywiście jako motywacja z kilku względów. Pierwsze to jest takie, że już jak coś się sobie zapisze, no to prawdopodobnie, że istnieje duża szansa, że jednak to, co zapisaliśmy, będziemy chcieli wykonać. Z drugiej strony ten cel też trzeba wyznaczać tak, żeby on był realny do zrealizowania, że tak powiem. Więc tutaj też no, ja postanowiłam w tym roku, że to będzie jedna książka miesięcznie. I będę bardzo szczęśliwa, jeśli mi się uda to zrealizować. Ale z drugiej strony też może czasem nie trzeba szukać jakiejś specjalnej chwili, tylko się jej poddać. Jeśli teraz mam wolniejszą chwilę i coś bym przeczytała, to nie myśleć co, gdzie, jak szukać, tylko po prostu od razu brać i czytać. Diana, czy ty masz jakieś porady dla osób, które chciałyby czytać więcej? Porada to chyba szukać książki, która naprawdę zaciekawie. Inny moment to też czytanie, są inne jakieś zajęcia, hobby, to jest przyzwyczajenie się. Więc też jest bardzo ważne na samym początku czytania taki mieć sobie no, nawyk być może, jakiś taki rytuał, na przykład czytanie codziennie 15 minut przed snem. To nie jest dużo, nie? Ale jest realnie osiągnąć. Więc takie coś czasem bardzo jest no, trafne i pomaga do przyzwyczajenia się. A czy miłością do książek można zarazić? Czy mole książkowe mogą przekazywać swoje pasje najbliższemu otoczeniu? Posłuchajmy. Miłość do książek może jest rodzinna w pewnym sensie, czyli na pewno książki zawsze w domu były. Z tym, że nie pamiętam, żebyśmy te książki kiedyś razem czytały, co chyba wynika troszkę z różnicy wieku, bo miałyśmy w szkole przynajmniej w tym samym czasie różne książki do przeczytania. Ale to obecne zamiłowanie Moniki do książek to jest na pewno bardzo znane w rodzinie, więc to nie jest coś takie, no, co się okazało tak zupełnie teraz. Nie wiem, czy to jest wyniesione z dzieciństwa, nie wiem, czy to jest wyniesione z rodziny, ale teraz na pewno to zamiłowanie jest bardzo, bardzo dobrze znane w rodzinie i wiemy, że jeżeli chcemy Monikę uszczęśliwić, to kupimy książkę, dopytujemy się czasem, jaką książkę w chwili obecnej chciałaby przeczytać i na przykład pod choinkę otrzymała chyba cztery różne książki. To chyba teraz ostatnio najlepsze prezenty to kupon do księgarni i czasami jak chodzimy po domu, wiesz, nie ma co specjalnie do pracy, to ona tak interesuje, co będziesz robił i wtedy mówisz tam, nie mam to i to i to, tam w garażu mam coś robić, to ja idę czytać, wtedy ona każdą tę chwilę wykorzystuje do czytania i ja mam takie szczęście, że ona chętnie opowiada każdą książkę, to jak tylko ją zapytasz, a co w tej książce, to ja mimo, że nie czytam aż tak dużo i w ogóle może zaliczam sobie do tych mało czytających, to znam masę książek, wiesz, bo ona po prostu chętnie opowiada, dzieli się tym i ja prawie mogę też zaliczyć, że znam te książki, chociaż nie czytałem. Więc jak to jest jednak? Czy można się zarazić albo zarazić tą miłością do książek, swoje otoczenie i czy właśnie takie jakieś rozmawianie w domu o książkach, dzielenie się książkami też może być jakimś takim no, sposobem na propagowanie tej miłości do książek? Jak uważacie, Monika? Wydaje mi się, że tak. I akurat moja siostra miała rację.
tą miłością, albo przynajmniej taką chęcią poszukania czegoś dla siebie, na pewno można zarazić otoczenie. Bardzo wiele interesujących książek odkryłam właśnie poprzez takie rozmowy z koleżankami, poprzez rekomendacje, albo poprzez nawet czytanie też bloga chociażby takiego, jak prowadzi Diana. Diano, jak słyszeliśmy, ty opowiadasz swojemu mężowi książki, a ogólnie w takich kontaktach międzyludzkich, czy dla ciebie jest istotne to, że masz do czynienia z człowiekiem czytającym? Czy z taką osobą masz na przykład więcej jakichś tematów do omówienia? Mam takie kółko przyjaciół, nawet mamy taką stroniczkę też na Facebooka. Nazywamy się Czytająca Dziewczyny. Wybramy jedną książkę na 3 miesiące, ją czytamy, spotykamy się przy kawie i omawiamy. Więc takie są jakby, powiedzmy, oddzielne, osobne grupy ludzi, z którymi się bardziej mówi o książkach. A z niektórymi po prostu, jak nie jest aktualne, to się mniej mówi. Więc, ale to myślę, że to czytanie i mówienie o książkach bardzo jest inspirujące i chyba wciągujące. Bo mówiąc o książkach, dowiadujesz się jakieś, nie wiem, o innych autorach, o innych, nie wiem, nawet gatunkach i się sam wciągujesz, więc i innych motywujesz i sam się motywujesz. Jak uważacie, jak wygląda obecnie sytuacja z czytelnictwem ogólnie w społeczeństwie? Bo z jednej strony mówi się właśnie o tym, że coraz mniej ludzi czyta, ale z drugiej strony też jest sporo całkiem takich akcji propagujących czytanie, czytanie dzieciom, czy jakieś biblioteczki w parkach takie dostępne ogólnie, z których możemy wszyscy korzystać, czy na przykład jakiś book crossing i inne tego rodzaju akcje. Czy one są skuteczne, czy mogą być skuteczne waszym zdaniem, Monika? Z czytelnictwem no, w obecnych czasach nie jest aż tak źle, jak jeszcze było kilka lat temu. I myślę, że to jest kwestia nie tylko tego, że ta książka jest bardziej dostępna, że bardzo często poprzez różnego rodzaju akcje ta książka wychodzi do nas, przychodzi do nas, przemawia do nas przez chociażby jakiś Facebook i tak dalej. Z drugiej strony w Polsce mamy bardzo dużo księgarni internetowych i wbrew pozorom ta dziedzina bardzo prężnie się rozwija i mi się wydaje, że to jest też taki dowód, skoro się rozwija, skoro się takie podmioty pojawiają, to jednak jest na nie zapotrzebowanie, bo ta sama książka, oprócz tego, że jest bardziej dostępna, jest w wersji elektronicznej, to ona też powstaje cała taka otoczka czytania tej książki. Na przykład w Wilnie widzimy te kawiarenki, jeszcze przed pandemią po prostu ludzie przychodzili, brali książki, dobrą kawę i sobie gdzieś tam czytali. Przynajmniej dla mnie książka jest też taką formą trochę relaksu. Tak jak mówiłam, odłączyć się, zostawić wszystko i się po prostu delektować tym światem, który jest opisany w książce. Co do czytelnictwa, to jestem dobrej myśli, a im więcej takich akcji zachęcających czytanie jest, to oczywiście tym jest lepiej. A czy macie w swoim życiu takie książki, które dla was byłyby nie tylko źródłem wiedzy czy jakiejś rozrywki, ale są w jakiś sposób ważne w takim sensie osobistym? Może tylko pierwsze, które przychodzi mi na myśl, to jest Nad Niemnem Elizy Orzeszkowej, bo nie wiem, trudno mi powiedzieć dlaczego, ale to jest książka, która ze mną właściwie wszędzie podróżuje. Ten wybór książek w pewnym momencie życiowym takie trochę inne. Bywa etap taki bardziej, że poszukujesz informacji na przykład w sferze pracy, to bardzo takie są książki o pracy. Bywa etap, że potrzebujesz jakiejś bardziej informacji o relacjach między ludźmi, o emocjach, więc wtedy bardzo trafiają książki o takie psychologiczne. Ja jeszcze jestem w poszukiwaniu tej takiej być może jedynej, najlepszej. Cóż, i na zakończenie już prawie naszej rozmowy tradycyjnie proponuję taką grę. Ja rozpocznę zdanie i proszę was, żebyście zakończyli je jednym lub dwoma słowami, bez zastanowienia. Diana, książka, która ostatnio wywarła na mnie wielkie wrażenie. Tatuażysta z Auschwitz. Monika, książka, którą polecę każdemu. Coco Chanel, Legenda i życie. Diana, książka kupiona czy wypożyczona w bibliotece? Kupiona. Monika, audiobook czy książka papierowa? Książka papierowa. Diana, idealna książka na relaks. Powieść miłosna. Monika, książka, przy której się śmiałam. Antoni de Mello, Przebudzenie. I ostatnie pytanie do was obu, a także do widzów programu Wilno Łączy. Na wasze odpowiedzi czekamy na Facebooku TVP Wilno. Dlaczego warto czytać książki? Książki rozwijają fantazję, książki są swoistą, nie wiem, medytacją, rozwojem osobistym. Książka uczy, książka czasem leczy. Książka jest po prostu przyjacielem na co dzień. Ja się zgodzę z Dianą właściwie pod każdym jej zdaniem.
Dla mnie książka przede wszystkim rozwija wyobraźnię i pozwala po prostu się delektować jakimś nowym światem, poznawać nowe światy i tym samym też poznawać siebie. Dziękuję Wam bardzo za dzisiejszą ciekawą rozmowę i życzę jeszcze wielu fascynujących książek do przeczytania. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. I to już wszystko w dzisiejszym programie. Moimi gośćmi były dzisiaj Diana Armacka i Monika Bogdziewicz-Haber. Dziękuję i zapraszam za tydzień. Małgorzata Kozicz, do zobaczenia i do usłyszenia.